Dobra, Michała, powiedz mi jeszcze tak, jak już jesteśmy tutaj, sobie gadamy. Powiedz mi, o co chodzi z tym chlebem z pasztetem? Chlebem z pasztetem? Miałem ci zadać pytanie. Słuchaj, to wiesz co, to jest magiczny przepis Seby Kota. On je bułkę z pasztetem. Chleb, na chlebie to tak nie idzie, ale bułka z pasztetem, słuchaj. Koniecznie przedmiot, tak, i pasztet musi być ten taki kogucik, nie? No i on mówi, że potem siła nieźle idzie. No u niego na pewno. I co, wypróbowałeś to? Wiesz, to próbowałem. Rozwaliło mnie nieziemsko. Tylko palą boizm trochę wyskakuje po tym też. No tak, no. Jednak te tłuszcze drobiowe robią swoje. Ale się śmiejemy, ale pamiętam przed zawodami, też chyba było ostatni tydzień przed Olimpią, kurde, tak mnie nasza ochota, poszedłem do Biedronki, bach, pasztet, bułka i siedziałem w tym samochodzie jeszcze, żeby narzeczona mnie nie widziała w domu, jak pierdalam tą bułkę. No, i przed zawodami? Wiesz, tak, przed zawodami, tydzień przed, nie? I ten pasztet pierdalam z tą bułką, jak mi to, kurde, smakowało, masakra. Takie ładowanko sobie zrobiłeś. Ale powiem ci, ja zawsze tak samo gdzieś tam ostatnie te dni przed zawodami, jak już ta dieta jest taka mega wyczyszczona i uboga, to pamiętam, że zawsze miałem też tak, że mega ochotę, mówię, zawsze sobie powtarzałem, wracam z zawodów i pierwsze co, to takie śniadanie, kanapki kolorowe na bułkach, sałata, pomidor, szynka, serek, to, żeby takie mega kolorowe, takie wiosenne kanapki. Zawsze właśnie, nie wiem czemu, ale zawsze nie ciągnęło mnie na jakieś fast foody, to generalnie w ogóle mnie nie ciągnie do takich rzeczy za bardzo, ale pamiętam, że kanapki to mi się śniły, nie? Że pamiętam, mówię, wracam, i mówię, przez kilka dni na śniadanie wpieprzam, mówię, kanapki takie kolorowe, na bogato, majonezik, keczupik. Także też mi chodziło po głowie właśnie bułki, nie? W zeszłym roku mnie ciągnęło do Nutelli z waflami ryżowymi. Tak mnie ciągnęło, że stary, przez miesiąc, lekko miesiąc, dzień w taki dupny słoik z paczką wafli wpierdzielałem. Tak jakieś drożdżówki i tak dalej. No w tym roku masło orzechowe. Masło orzechowe za mną chodziło strasznie. Bywało, że cały słoik, wiesz, na raz. Kurwa, nie zamulało się? Zamulało. Mówię, zjadłem, wiesz, połowę, mówię, o kurwa, jak jestem zamulony, nie? Odkładam, jeździmy później. No, dobra, wiesz, druga połowa. Nie, no to ja powiem ci tak, no mam też nieraz takie, wiesz, zajawki, że coś, mam na coś ochotę, ale powiem ci szczerze, że bardzo rzadko. No właśnie na masie mi się bardzo rzadko zdarza, bo jednak gdzieś tam cały czas... Jest syty, tak, dokładnie, to zapotrzebowanie jest uzupełniane normalnie z tych całych makrosów wszystkich i nie mam czegoś takiego, żebym... Przykładowo, załóżmy, spotykamy się, idziemy coś zjeść, no idziemy. Na co masz ochotę? Nie wiem, no obojętnie mi, to mogę zjeść tam, co będziesz chciał, nie? Takie, że nie mam czegoś takiego, żeby coś za mną gdzieś chodziło. Jednak jak jest taka zbilansowana dieta, wyrównana, wszystko jest, co mówię, te zapotrzebowanie uzupełnione, to nie ma takich ciągotek. No i też, wiesz, jeżeli jesteś jakiś czas długi na czystej misce, to jednak masz ten cukier ustabilizowany i też nie masz takich ataków na coś tam, nie? Dokładnie. To też tak jest, mówię, jak ktoś podjada, to też ten mózg uzależnia takie co chwilę od tych innych smaków, te receptory co chwilę mu się aktywują do jakiegoś tam nowego smaku. Także ja lepiej na przykład jak w ogóle jak na redukcji byłem, to wolałem tak jeść czysto jałowo, niż nawet kombinować sobie, wchodzić w jakieś różne smaki, żeby po prostu zmusić mózg, że po prostu to jem i jest koniec, jestem wyłączony na inne rzeczy, nie? A wiem, że na przykład znajomi jak kombinowali, tu jakiś tam serniczek dietetyczny, tutaj to, tutaj tamto, na przykład wiesz, wtedy jak te waldeny weszły, też był taki szał i tych waldenów tam, pamiętam znajomy, to ten syrop cały to na jeden takie łychnięcie sobie wypijał. No i co, zero kalorii do mnie, nie? No mówię, no tak, no zero kalorii, tylko zobaczymy, kurwa, później czy będzie za chwilę chciał wjebać worek ryżu, załóżmy, z gotowaną kurą, nie? Jak tutaj sobie poczułeś smak zajebistej malinki, nie? Czy za chwilę będzie ci tak smakował ten ryż. A jeżeli gdzieś tam, wiesz, nie uciekasz w te smaki gdzieś takie poboczne, to te jedzenie wchodzi, tak wiesz. Ja zawsze sobie to robiłem tak, że miksy smaków to tylko uzupełniałem przyprawami, że przyprawy, załóżmy, do mięsa sobie różne zmieniałem, no to mi cały smak, załóżmy, mięsa już zmieniało, no i warzywa zmieniałem, nie? Po prostu raz na przykład jakieś tam pomidory jadłem, tu jakieś sałatki sobie z ogórkiem robiłem, tam pomidory takie kolorowe, tu raz warzywa z mrożonki, także zawsze te warzywa gdzieś mi tam całkiem, te posiłki całe zmieniały, jeżeli chodzi o preferencje smakowe, nie? No ja właśnie tak samo, jest powiedzmy ten ryż, kurczak i warzywa, to pomidora, to marchewka, marchewki w ogóle bardzo dużo jem. Bo zapycha. Świetnie, nie? No. Znaczy ja ci powiem, że właśnie mówię, jak widzę tak, wiesz, po znajomych zawodnikach, powiedzmy, no takich osobach, którzy nawet nie startują, ale trzymają tą michę, jeżeli trzymasz tak skrajnie czysto i nie podjadasz, to nie jest żaden wyczyn i łatwo przejść tą całą, czy przejść, łatwo trzymać tą dietę.
A jeżeli jest takie, że ja tu se coś podjem, tam se podjem, tego, no to kurde, nic z tego zazwyczaj nie wychodzi, no bo tu co chwilę ktoś doszukuje się czegoś nowego, tu se podje, tam se podje. Tak, no wystarczy raz i podjeździ i już jest cała lawina, tak, już jest lawina, dokładnie, nie? Zazwyczaj no, właśnie to widać zawsze po zawodach, nie? Jak gdzieś na przykład masz kilka startów pod rząd, nie wiem jak ty tam miałeś, wiem na przykład, że gdzieś tam równocześnie z jakimiś tam znajomymi zawodnikami, jak to było. Jeden start, załóżmy, tam forma była taka, powiedzmy, fajna, ale jeszcze to nie było to. Podjadł, kurwa, z 12-15 kilo na plusie, wiadomo, że tam woda, ale później weź się tej wody też pozbądź, no. Tego nadnercza poblokowane, bo to wszystko są, wiesz, te wahania takie sodowe. Później, wiesz, nie mogą w ogóle, później nawet jak ktoś się nawpieprzają tego, nie mogą później znów bić się w rytm dalej tej dalszej diety do tych zawodów. I że zamiast forma się poprawia z zawodu na zawody, to zazwyczaj już było tak, że ta forma się już pogarszała. To ja pamiętam, po Mistrzostwach Polski miał być koniec, już zacząłem w zasadzie robić masę, nie? Tak mi do głowy coś strzeliło, że ja tą Olimpię jeszcze pojadę, już tu kurde stuwa była, nie? A limit 81 kilo, nie? No i tam chyba ile było, 5 tygodni czy 6? Ja trzeba było to zrzucać na nowo. Masakra. Ja powiem ci, mój właśnie start tak samo na Olimpii, to powiem ci, był jedyny start, który był w sumie praktycznie na spontanie. Coś z tą Olimpią jest. No, i powiem ci tak, miałem życiówkę, zaraz powiem ci historię, jak to było, ale życiówka moja w ogóle jak wyjeżdżając... Zdrówko, Mateusz. Która podoba, powiem, o tej Olimpii, bo już musiałem kichnąć, już mnie kręciło 5 minut. Także ja ci powiem jeszcze raz o tym moim starcie na Olimpii. W ogóle to była moja szczytowa forma, to był czwarty start w sezonie. Tak, bo miałem chyba wtedy Śląska zrobiłem, Polski, Europę, no i później, nie wiem właśnie, czy jeszcze możliwe, że Kunice zrobiłem, już nie pamiętam nawet. I chyba tak, chyba jeszcze Kunice były i później właśnie na końcu ta Olimpia była. I powiem ci tak, generalnie już schodziłem ze wszystkiego, odpuściłem całkiem cardio, zaczęłam sobie dodawać powoli kalorii, tylko właśnie mówię, ja to robię tak, że stopniowo robię, bo nie chcę tego takiego, wiesz, wybuchu, żeby taka bomba później była. To sobie delikatnie sobie dodawałem kalorii, no, oczywiście czystego jedzenia, tylko po prostu zwiększałem sobie porcje. Ty, powiem ci, kurwa, z dnia na dzień mi się tak forma zaczęła poprawiać, że znajomi na siłowni do mnie mówią, ty, ja, tak o jak stałem sobie normalnie, to cały tak prosty uda, boczny uda, cały w prążkach, lędźwia, choina cała, która wyprążkowana, mówię, kurwa. Mówię, ty, no ja takiej formy to nie miałem w dzień zawodów, takiej, wiesz, że tych detali takiej nie wychodziło, chociaż byłem teraz na przykład nieodwodniony. To ja mówię, ty, dawaj ciśnij na tę Olimpię. A taki, wiesz, nie, gdzie tu na Europy byłem szósty, tutaj Olimpia. To... Mówię, tak, ale kurwa, na Europy nawet nie wyglądałeś, mówię, w połowie, tak jak teraz, w tym momencie, nie? A tak, organizm odsapnął, zacząłem ze wszystkiego schodzić, fajnie zaczął, odetchnął, zaczął, wiesz, wszystkiego tak jakby... się ładować, ale tak pozytywnie, nie? Bo zaczął wypoczywać, wszystko się fajnie zaczęło, mówię, wchłaniać, skóra się fajnie zaczęła napinać, nie trzymałem wody, bo tkanki tuszowej praktycznie nie było. No i powiem ci, to jakoś było tak, że tydzień wcześniej, przed zawodami, czyli tak jakby za tydzień miały być zawody, zadzwoniłem do Bogdana, a wiem, że już lista zawodników na Olimpię już była ogłoszona. Zadzwoniłem do Bogdana Szczotki i zapytałem się, czy mogę jeszcze się zakwalifikować na tą Olimpię. On mnie odesłał tam do kogo innego, że on tam tym się nie zajmuje, no to zadzwoniłem tam do związku, powiedziałem, czy mógłbym jeszcze wystartować. No tam mi odpowiedzieli, no, że oni muszą też tam wysłać tak jakby te takie podanie o to, że właśnie czy mnie oni uwzględnią na tej Olimpii, no i że dadzą mi znać. To był czwartek, on mówi, no to my to dzisiaj wyślemy, do nich to jutro dojdzie, pewnie przeanalizują, to po weekendzie dadzą odpowiedź. Czyli mówię, w poniedziałek, tak? No to mówię, dobra, no to super, w poniedziałek będę wiedział, w czwartek weryfikacja. I tak wiesz, i tak o poniedziałek mówię, czekam, 15, 16, mówię, chuj, nic nie dają w ogóle, wiesz, znać. Mówię, ty, no to mówię, to już, mówię, ty, ja już powinien się dzisiaj praktycznie, nie wiem, już nawadniać, odwadniać, już nie wiem, w czwartek weryfikacja, nie wiem, co ja mam robić. Jeszcze tam parę razy próbowałem dzwonić, nikt nie odbiera, mówię, a to już mówię, lipa, mówię, czyli pewnie nie dostali odpowiedzi, albo no to ogólnie już mówię, już poddałem się, mówię, nic z tego nie będzie. Mija gdzieś tam z godzina mija, no i dzwonią tam do mnie ze związku i mówią, no, panie Patrycjuszu, może pan startować, że dostaliśmy właśnie odpowiedź z Pragi. I że normalnie może pan startować, no tam tylko tam trzeba wpisowe zapłacić, czwartek weryfikacja od tej godziny do tej.
Ja mówię, kurwa, no dobra, dzięki wielkie, nie? No zajebiście. I teraz tak, poniedziałek już mamy późne popołudnie, no. W czwartek mam weryfikację, nie? No i zacząłem te swoje odwadnianie robić, także też miałem tak na ostatni gwizdek wszystko, ale w całe szczęście fajnie wszystko wyszło. W Kudowie jeszcze się ważyłem, już tam nie piłem, już tam odstawiłem wodę dawno. W Kudowie wchodzę na wagę, ściągnąłem buty, bo wagę ze sobą wziąłem. 91,600. Ja mówię, ja pierdolę, mówię, ty, no to przecież mówię do Pragi, już mówię, z Kudowy, już miałem, mówię, tam z półtorej godziny, dwie, mówię, kilo 600 jeszcze, mówię, to jest, mówię, masakra, nie? Dojechałem tam, mówię, nieoficjalnie się zważyłem, 90, chyba 700, 800 było, czyli już jakieś niecały cały kilogram już mi już tam zszedł. Mówię, dobra, ale jeszcze się nie wylałem, nie? Tylko wyparowało ze mnie. Mówię, czekam, ale wiesz, i tak mi się nie chciało lać, bo to już nie piłem długo, zresztą wiesz, jak to jest. Ale tam jeszcze czekam, pochodziłem, gdzieś tam się wylałem. Później się już wchodzę na tą wagę u nich i ten, i jakoś tam 90, 100 i tam jakoś tak przeskakiwało mi tak trochę, nie? Ja się pytam tam do tego gościa, mówię, co, czekać jeszcze? No, no już tam problem nie było, już bym z godzinę poczekał, przynajmniej ile tam trzeba by było. No i mówię, że ten, dobra, idź, nie? Tam myknął okiem, ten. Przeszedłem. No i powiem ci, takie kurę wtedy sobie też na tej Olimpii sobie zrobiłem, bo już sprawdzałem sobie na Europy ładowanie, takie troszeczkę inne niż zawsze. Bo ogólnie co start, próbowałem sobie, wszystko sobie spisywałem, wyciągałem wnioski, co nie tak, co było tak. No i co start próbowałem sobie wszystko to poprawiać. No i mówię, na Europy już zrobiłem sobie taki mały eksperyment, który się sprawdził. No i na tej Olimpii mówię, a już lecę na grubo, już poleciałem, mówię, wszystko albo nic, nie? Albo wypali, mówię, do stracenia nie mam nic, nie? Mówię, tylko może być dobrze. To wychodząc z hotelu, wyjeżdżając, jak stałem w samych slipach, już się ubierałem, już miałem jechać na ten, na halę, to ważyłem 94,800. Byłem, miałem, no mega, no były takie szczegóły, miałem, ale byłem tak najebany, że myślałem, że wybuchnę tam, nie? Że wszystko jak brałem, zawsze na zawodach miałem taki, nie, że nigdy nie byłem doładowany, że czułem się tak, niby mały, nawet robiłem, nie? Tą pompę, to wszystko miękkie było, to po prostu była, za mało ładowałem albo za późno, a była, wiesz, tak silna diureza, że cały czas ze mnie więcej schodziło niż przychodziło, nie? A tutaj sodu dodałem więcej, zaryzykowałem, ale się opłaciło, także mówię, fajnie było, życiówkę zrobiłem, mówię, pomimo tego, że akurat wyszło jak wyszło, że tam nie przyszedłem eliminacji, ale sam dla siebie wiedziałem, że to było jeszcze dużo lepiej, dużo lepszy wygląd niż na Europy. Nawet tam Tomek Pabiniak mi mówił, bo akurat na Europy razem też byliśmy i tutaj na tej Olimpii mówił, że dużo lepiej jest. Także fajnie było, zadowolony jestem, wszystko się posprawdzało. No ja mówię, no następny rok miałem sobie odpuścić wtedy 15, bo robiłem, właśnie musiałem poprawić te moje słabe partie, czyli plecy i dwójki. No i sobie przemasowałem cały rok, no i w 16 miałem wystartować, no i niestety, kurde, 9 styczeń, od 15 stycznia miałem robić redukcję, a 9 styczeń stał się niefortunny wypadek, który zablokował mi znów start w tym sezonie, no i ten. No i teraz próbuję się odbijać znowu. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku ciekawych rzeczy z doświadczenia Patrycjusza i mojego, no i że jakieś tam swoje wnioski wyciągniecie. Pozdrawiamy, hej. Śledźcie nas na kanale Agresywna Masa, na naszych mediach, Facebook, Snapchat, Instagram. Trzymajcie się. Oczywiście, wszystkie linki pod spodem. Hej.